Rozwiąż równanie. Czyli najpierw je sobie przepiszmy. Mamy x do potęgi trzeciej plus 27 razy x kwadrat odjąć 16 równa się 0. No i tutaj należy zauważyć, że pomiędzy dwoma nawiasami tutaj mamy mnożenie, czyli to znaczy, że po lewej stronie mamy iloczyn, a po prawej stronie mamy 0. Czyli to oznacza, że możemy każdy z czynników tego iloczynu przyrównać do 0. Czyli zapiszemy, że x do trzeciej dodać 27 równa się 0 lub x kwadrat odjąć 16 równa się 0. No i tak, przeniesiemy 27 na prawą stronę, czyli x do potęgi trzeciej równa się minus 27. No i zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do sześcianu, czyli do trzeciej potęgi, da nam minus 27. To będzie minus 3, bo minus 3 razy minus 3 i razy minus 3, czyli to będzie minus 3 do sześcianu, do potęgi trzeciej, to właśnie minus 27. Czyli naszym pierwszym rozwiązaniem jest minus 3. Podobnie postępujemy tutaj, czyli najpierw minus 16 przeniosę na prawą stronę, czyli mamy, że x kwadrat równa się 16. I teraz myślimy, jaka liczba podniesiona do kwadratu to 16. I tu będą dwie możliwości. X może być równy 4 lub x może być równy minus 4. Pamiętajcie, że tak będzie zawsze, gdy tu będziecie mieli drugą potęgę, a po prawej stronie będzie liczba dodatnia. Tu zawsze wtedy będą dwa rozwiązania, dodatnie i ujemne. Czyli tak naprawdę to równanie posiada trzy rozwiązania, minus 3, 4 oraz minus 4.